naszej szkole wśród zaproszonych gości znajdują się absolwenci gimnazjum, których serdecznie witamy. Prosimy o oklaski. Czy któryś z absolwentów pragnie zabrać głos? Zapraszamy. Słuchajcie, no co ja mogę tutaj dodać? To było już tyle powiedziane, że nie wiadomo co jeszcze, ale może od tej strony uczniowskiej, od atrakcji, od życia szkolnego dodam, że no, ten czas spędzony tutaj był naprawdę czasem mile spędzonym, czasem, którego nie żałuję i myślę, że wspomnienia będę trzymał do końca mojego życia. Po usłyszeniu różnych historii z innych gimnazjów, w których no, teraz spotkałem się z absolwentami. Czuło, tak? Czas tutaj spędzony naprawdę był świetny. I jakbym chciał, znaczy jakbym mógł, to bym wrócił tutaj na przykład. Marta jest nieśmiała, może zachęcić się brawami tak na Marty. Się może podzielić taką refleksją, która mnie naszła mnie jakiś czas temu. Kiedy byłam w gimnazjum, to miałam tak, marzyłam o tym, aby traktowano mnie jak dorosłą. Czyli żebym mogła sama decydować, co chcę robić w wolnym czasie, że nie muszę akurat siedzieć na świetlicy z tym opiekunem, mogę sobie wyjść na przykład, nie wiem, na miasto, tak powiedzmy. A teraz, kiedy jestem w liceum i mogę to wszystko zrobić, no bez żadnego problemu, chyba tęsknię właśnie za tymi ograniczeniami jednak. Tęsknię za tym zainteresowaniem takim, kiedy wpadłam jakaś gorsza ocena, to od razu była rozmowa z panią Benilką, z jakiego powodu tak się dzieje, a teraz czegoś takiego po prostu nie mam. I chyba w tym miejscu muszę podziękować za te 3 wspaniałe lata, które właśnie przeżyłam z panią Benilką. To takie kształtowanie mnie, za takie nauczenie, że jeżeli czegoś będę jeszcze potrzebowała, to zawsze mogę się odezwać. I ogólnie po prostu dziękuję bardzo. Gimnazjum to czas, kiedy musicie ukierunkować swoje zainteresowania i myślę, że to gimnazjum wam na to pozwoli. Mnie osobiście zainteresowała geografia i teraz staram się to ukierunkować, bo później już nie będzie na to czasu i również dziękuję pani Emilce, bo te 3 lata były wspaniałe. Może jeszcze dodam, żeby już tak nie było, że to jest taka pani Emilka, którą pewnie poznacie od 1 września, to również się dołączam do dziewczyn. No ale jest tutaj są inni nauczyciele, którzy też starają się, by było wam tutaj przyjemnie i byście spędzili miło czas, którzy czasami muszą was też przykarcić, zabrać was do nauki, żebyście się jednak trochę postarali. To jest czas trudny dla młodych ludzi, chociaż wydaje się, że to jest tak, no w sumie wolność taka, no jeszcze, no nie do końca, ale już się tak człowiek czuje wolny, no jednak nie. Inni nauczyciele naprawdę się postarają i nieważne, kto będzie akurat nasza Piotka, to była wychowankami, przepraszam bardzo, panie Emilki, ale kogokolwiek nie będziecie mieć, to będzie na pewno dobry nauczyciel i na pewno będzie się starał, by mieć takie wspomnienia jak my. Nauczyciele na pewno będą was mobilizować do tego i nie denerwujcie się na nich za to. Nie macie na co tutaj bezstresowo, jestem chyba takim przedstawicielem bezstresowego przyjęcia. Ja nigdy z polskiego nie byłem dobry, ja zawsze wolałem matematyki, no więc mogę powiedzieć. Także chciałem pozdrowić i podziękować bardzo te 3 lata pani Emilce. No i co mogę powiedzieć, no, że nie macie tutaj na co narzekać, bo jednak tam jak pójdziecie dalej, to już będzie tylko ciężej.